Czuwanie, dobry. Dzisiaj Hercegowska Przestrzeń Kulturalna, to w Warszawie. Jesteśmy na takiej super wystawie zorganizowanej na Pradze, która obrazuje odkrycie grobu Tutenchamona w szerokiej perspektywie Egiptu i egiptologii. No tak gwoli przypomnienia, oczywiście pamiętacie, że starożytny Egipt związany jest historycznie z królem Menesem, który w 2099 roku połączył górny i dolny Egipt. Na pamiątkę tego wydarzenia korona faraonów jest koroną dwuczłonową. W historii starożytnego Egiptu potrafimy wyodrębnić kilka okresów, czyli stare państwo, średnie państwo, nowe państwo, państwo Ptolemeuszy, no i potem oczywiście po podbiciu Egiptu Egipt staje się prowincją Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego oraz no, spichlerzem Rzymu. No, jeżeli ktoś chciał w Rzymie rządzić, to musiał zapewnić ludowi chleba i igrzysk, a chleb był wypiekany z ziarna, które było uprawiane w Egipcie. To jest dosyć duża wystawa, słuchajcie. Wszystkie eksponaty, które są tutaj zrobione, są zrobione w Egipcie. Natomiast te wszystkie tablice oczywiście siłą rzeczy zostały zrobione w Polsce. Tu widzicie taką chronologię wydarzeń 5000 lat przed naszą erą do 2770. No, ja się uczyłem, że w 2090 roku to zjednoczenie górnego i dolnego Egiptu to ta najsłynniejsza paleta przedstawiająca króla Narmera w scenie pokonywania wrogów, czyli ten okres przeddynastyczny, stare państwo, trzecia do ósmej dynastii, czwarta dynastia to są te słynne piramidy Cheopsa, Chefrena i Mykeriosa, zaliczone do siedmiu cudów świata. Średnie państwo to jest ten czas, kiedy do władzy dochodzą królowie step i górnego Egiptu. Potem mamy ten najazd Hyksosów, którzy osiedlają się w delcie Nilu, potem wygnani przez dynastię królów step. No i tu mamy oczywiście Amhotepa, no i tych wszystkich najsłynniejszych, łącznie z Ramzesem II i następnymi Ramzesami. W tej liczbie również i Tutenchamon. No i okres przejściowy, ten późny już. No i na koniec okres ptolemejski, kiedy najpierw Egipt zostaje opanowany przez Persów, a potem podbity przez Aleksandra Wielkiego. No koniec to jest ta zwycięska bitwa Oktawiana Augusta nad Kleopatrą pod Akcją i 31 rok przed naszą erą. Egipt traci niepodległość i staje się rzymską prowincją. Przez stulecia o Egipcie zapomniano. No, potem pojawiają się słynne w czasach Arabów wpływ tutaj na Egipt. No ale to, co ma szczególne znaczenie, to odkrycie w 1798 roku 9. tego przedmiotu, to jest kamień z Rosety. Żołnierze francuscy, którzy zostali przywiedzeni do Egiptu przez Napoleona, który chciał przeciąć ten łańcuch komunikacyjny między Anglią a Indiami, odkrywają kamień z Rosety. Dlaczego? Ponieważ Napoleon na tą wojnę wziął ze sobą korpus naukowców. I ten kamień z Rosety staje się kluczem do rozczytania hieroglifów, które do tego czasu traktowano jako pismo obrazkowe.
Dlaczego? Ponieważ jest w trzech tak naprawdę alfabetach. U góry widzicie hieroglify. Poniżej widzicie pismo tematyczne, używane, jakie popularne. Ale tu staro greka. To, co jest najważniejsze, to są te, o, widzicie? Te rzeczy. Dlaczego? Ponieważ w tych kartuszach niejaki Champollion 20 lat później wyodrębnił dwa imiona. Kleopatra i Ptolemeusz. Przyjął, że Kleopatra musi się zacząć od litery C albo K, a Ptolemeusz od litery P, a kończyć się będzie na literze C. I to był klucz do rozczytania hieroglifów. Hieroglify zostały rozczytane i dzięki temu dysponujemy znakomitą wiedzą na temat tej niesamowitej cywilizacji. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Słuchajcie, no w XIX wieku zrobiła się prawdziwa moda na Egipt. Z tego Egiptu kradziono gigantyczne ilości różnego rodzaju dzieł sztuki. One były przewożone do Europy, do prywatnych kolekcji państwowych, etc., etc. No i w pewnym momencie okazało się, że już chyba wszystko, co jest do odkrycia, już odkryto. Przeprowadzono poszukiwania i przy piramidach, i w Dolinie Królów, gdzie, jak pamiętamy, królowa Hatshepsut zapoczątkowała proces chowania faraonów, którzy byli tam chowani przez 400 lat. No, ale pojawia się niesamowita postać. Howarda Cartera. Młody chłopak, 17 lat miał. Z Londynu wyjechał do Egiptu. Staje się najpierw rysownikiem, takim amatorem, archeologiem. Obejmuje w 1900 roku stanowisko generalnego inspektora zabytków górnego Egiptu. No niestety kłóci się w 1904 z turystami francuskimi, no i go odwołują, ale cały czas prowadzi tą działalność jako przewodnik. Robi też coś niesamowitego, ponieważ ma swój sklep z antykami w Egipcie, ale w pewnym momencie jego losy krzyżują się z Lordem Carnarvonem i słuchajcie, Howard Carter był po prostu obsesyjnie zainteresowany odkryciem grobu Tutenchamona w Dolinie Królów. Twierdził, że musi być jeszcze jeden grób, ponieważ badania w latach 20. były tak daleko zaawansowane, że twierdzono, że na początku wieku XX te badania były tak zaawansowane, że twierdzono, że już wszystko odkryto. Carter się uparł z Carnarvonem i prowadzili badania. Carnarvon po prostu zdecydował się finansować to wszystko i tak naprawdę już o włos. W 1222 roku Lord doszedł do wniosku, że to jest ostatni raz, kiedy to są prowadzone badania. I 4 listopada Carter odkrywa grobowiec. Okazuje się, że jest grobowiec zapieczętowany w listopadzie wraz z Lordem Carnarvonem oraz jego córką. Wchodzą do grobowca Tutenchamona i okazuje się, że odnajdują największy skarb w historii świata, światowej archeologii. No po prostu coś niebywałego. Wszystko jest fotografowane, bardzo profesjonalne, skatalogowane, ale odzywa się klątwa faraonów, ponieważ kilka tygodni po odkryciu grobowca Lord Carnarvon kaleczy się przy goleniu w miejscu, w którym kąsił go komar i umiera. Natomiast sam Carter popada w konflikt z władzami Egiptu. W tamtych czasach pamiętajmy, że to jeszcze jest dominacja angielska. Egipcjanie tam też oczywiście funkcjonują. No, strasznie skomplikowane. Carter koniec końców
doprowadza do tego, że powoli wyciąga się te wszystkie elementy z tego grobowca, ale to jest okupione straszną ilością nerwów i takiej ciężkiej pracy. I to, co jest bardzo ważne i co tutaj jest na szczęście napisane. Nagranie na płycie gramofonowej opisującej odkrycie grobowca Tutanchamona, które powstaje na krótko przed śmiercią Cartera, to jedyny materiał dźwiękowy nagrany przez sławnego archeologa. Howard Carter umiera 2 marca 1939 roku i zostaje pochowany na cmentarzu w Londynie. I teraz to. Na jego pogrzebie nie uczestniczy żaden z ówczesnych wybitnych naukowców. Howard Carter ani za życia, ani po śmierci nie doczekał się uznania, na jakie zasługiwał. I tak często jest w historii nauki. Nie podlizywał się, ale robił srobę. Zrobił rzecz genialną. Pokazał, że dzięki determinacji można odkryć grob Tutanchamona. Jak mu podziękowano? Tak, dziękujemy. Naukowcy, którzy nic w życiu nie dokonali, nie potrafili przyjść nawet jego pogrzeb. Dlaczego? No bo nie dorastali mu do pięt. Ludzie wielcy niestety często są skazani na samotność. Słuchajcie, zapraszam Was wszystkich na tą wystawę do Warszawy. Myślę, że to dobre miejsce. Jestem teraz w pierwszej sali. Zobaczymy, co będzie dalej. Póki co widzę różnego rodzaju projekcje. I czekam. Za 3 minuty będzie projekcja w kolejnej sali. Pozdrawiam z wystawy zorganizowanej w Warszawie. Posąg Tutanchamona.